Organizujemy możliwość bezpłatnych przejazdów przez 2 dni w Złotowie autobusem napędzanym elektrycznie. Jest to forma współpracy. Kosztów nie będą ponieśli ani mieszkańcy, ani też tutaj my, gmina, forma pewnej promocji elektromobilności. Chcemy ją właśnie pogodzić z taką próbą badania potrzeb, jeśli chodzi o miasto, pod kątem transportu publicznego. Jednym słowem, im większe będzie zainteresowanie autobusem, tym silniejszy sygnał, że Złotowianie chcą komunikacji miejskiej na stałe. Autobus elektryczny będzie jeździł po Złotowie przez 2 dni, 22 i 23 lutego, przez cały dzień w kółko po wyznaczonej trasie. Przystanki zostaną oznakowane tymczasowymi tablicami. Pojazd, który będzie testowo jeździł po mieście, to duży autobus. Burmistrz docelowo chciałby, aby w Złotowie jeździł mniejszy, co byłoby z pewnością rozwiązaniem mile widzianym przez seniorów. Przejazdy testowe autobusem będą darmowe.